Kolejnym ekspertem, który dzisiaj zaszczyci nas swoim wykładem, będzie znany Państwu już profesor Grzegorz Kucharczyk, który będzie obnażał rewolucyjnego ducha Niemiec. Ja zaraz wrócę i oddaję głos profesorowi. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Gabrielowi Maciejewskiemu za zaproszenie mnie do udziału w konferencji i generalnie akcję rozpropagowywania wiedzy na temat Hohenzollernów i autora, który pisał o tej dynastii ostatnio. A temat dotyczy Niemcy jako kraj rewolucji. Zazwyczaj Niemcy jako naród, jako kraj kojarzeni są raczej z pewną strukturą uporządkowaną, pewnym ładem. A patrząc okiem historyka, zwłaszcza od epoki nowożytnej, widać, że dzieje Niemiec to jest, jak powiedział w 1945 roku taki wybitny brytyjski historyk zajmujący się dziejami Niemiec, A.G. Taylor, to jest historia ciągłych zerwań, ciągłej właśnie rewolucji, dzieje takiej nieciągłości właśnie. I w tym kontekście także przypominają się słowa, które w 1866 roku, krótko po bitwie pod Sadową, która rozstrzygnęła dzieje wojny prusko-niemieckiej, napisał Julian Klaczko, wybitny publicysta, myśliciel polityczny, który jako jeden z nielicznych wtedy, gdy chodzi o polską myśl polityczną w XIX wieku, był, że tak powiem, w obiegu europejskim. On pisał regularnie do francuskiego Revue du Monde, który w tamtych czasach pełnił rolę, no, można powiedzieć, taką, jaką dzisiaj pełnią takie wiodące anglosaskie, zwłaszcza amerykańskie czasopisma. I on wtedy, Klaczko, jak gdyby zastanawiając się nad konsekwencjami zwycięstwa Prus w 1866 roku, mówił, czy jak gdyby no tak dokonał analizy też charakteru Niemiec jako narodu i stwierdził, że Niemcy to jest taki Hamlet, który pokazuje różne twarze. My zazwyczaj Niemcy znamy, jak pisał Klaczko w 1866 roku, jako naród melancholijny, jako naród taki właśnie namysłu, refleksji, naród filozofów. Ale prawdopodobnie jesteśmy świadkami początku narodzin Niemiec, nowego narodu niemieckiego, który pokazuje właśnie tą brutalną twarz i, że tak powiem, tendencja będzie jeszcze wzmacniania akurat tego rysu w charakterze narodowym niemieckim. Czyli taka, no właśnie taka dychotomia, taka nieciągłość, która jest produktem pewnego rozerwania, pewnego załamania w takim naturalnym rozwoju historycznym Niemiec. Bo czym jest rewolucja? Tu oczywiście jest morze definicji, natomiast w tym znaczeniu, o którym ja chcę mówić tutaj, rewolucja jest zaprzeczeniem takiego ładu cywilizacyjnego, który historycy nazywają cywilizacją chrześcijańską, czy też cywilizacją Christianitas, czy też taką właśnie cywilizacją, która, jak mówił jeden z amerykańskich myślicieli religijnych, cywilizacja, która wyrosła jako produkt ubocznej działalności ewangelizacyjnej Kościoła, która wyrosła, można powiedzieć, w cieniu katedr. I jak popatrzymy na dzieje Niemiec od XVI wieku, no to mamy właśnie do czynienia z kolejnymi zaprzeczeniami, kolejnymi odrywaniami się od tego wzorca cywilizacyjnego, tej cywilizacji Christianitas, która była oparta, czy narodziła się dzięki Kościołowi, która także czerpiąc z tej nauki Kościoła, chociażby o tych najważniejszych oczywiście aspektach, prawda, czyli na przykład sakramentów, kwestia też relacji Kościół-Państwo, kwestia społecznego oddziaływania religii, szerzej to pojmując, to wszystko zostało w pewnym momencie zakwestionowane w sposób radykalny, właśnie rewolucyjny. To było rewolucyjne, radykalne odcięcie się. I to odcięcie
następuje poprzez rewolucję reformacji protestanckiej. To jest ta, można powiedzieć, matka wszystkich rewolucji, gdy chodzi o Niemcy. 1517 rok i wystąpienie Marcina Lutra, który no, w ten sposób inicjuje cały proces, który w ciągu kilku dekad doprowadza rzeczywiście do rewolucyjnych zmian w każdym z tych obszarów, o których mówiłem. To była rewolucja przede wszystkim polegająca na tym, że Marcin Luter powiedział na początku, że nam Kościół w ogóle do niczego nie jest potrzebny. To nie była kwestia, że Marcin Luter dostrzegł w Kościele różne symptomy zepsucia moralnego wśród ludzi Kościoła. O tym oczywiście generalnie pisano i dużo pisano na grubo wcześniej przed wystąpieniem Marcina Lutra. Natomiast cała nowość i rewolucyjność tej tezy i potem wszystkich innych kolejnych kroków, które stąd się brały, polegała na tym, że zakwestionował w ogóle sens istnienia Kościoła jako takiego, a w tym Kościele oczywiście także instytucji papiestwa. I to był ten najistotniejszy czyn rewolucyjny. Z tego potem płynęły wszystkie inne konsekwencje, które będą oddziaływać za pośrednictwem Niemiec także na tego zachodniego sąsiada, wówczas podzielonej Rzeszy, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czyli Francji. To zresztą jest też moja teza, że jak się dzisiaj często mówi, prawda, rdzenie Europy, współpraca francuska-niemiecka, tak samo rdzenie rewolucji europejskiej, to jest współpraca tych dwóch właśnie rewolucji, czy współpraca rewolucji w tych dwóch krajach. Niemiec i Francji, taki system naczyń połączonych. I to widzimy także od początku wieku XVI. Luter krótko potem, jak został ekskomunikowany przez papieża Leona X w 1520 roku, publikuje właśnie w tych pierwszych latach po 1520 roku cały szereg takich właśnie fundamentalnych z punktu widzenia opisu tej doktryny rewolucyjnej pism. W tym jedno z najbardziej znanych list do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego. To jest zresztą oczywiście w samym tytule charakterystyczne pominięcie cesarza, tylko wprost zwrócenie się do... Mój mikrofon nikomu nie oddam. Tak się właśnie dokonuje rewolucyjnych przemian. Mikrofon jako instrument władzy. Nie mam slajdów, mam żywe obrazy. Proszę Państwa, skoro się kwestionuje Kościół, właśnie to są bardzo wyraźnie w tym liście do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego opisał, no to się kwestionuje także oczywiście wszystkie inne dzieła Kościoła, to co jest z Kościołem związane. Tu oczywiście nie ma czasu, aby szczegółowo w to wchodzić, ale właśnie te najbardziej rewolucyjne zmiany, które dotknęły, czy miały także przełożenie na rzeczywistość społeczną. No to na przykład, że Marcin Luther był pierwszym, i cała reformacja protestancka w związku z tym, która zakwestionowała religijny charakter małżeństwa, prawda? On odrzucił właściwie wszystkie sakramenty z wyjątkiem chrztu, więc także sakramentalny charakter małżeństwa został przez niego negowany. I od czasów Marcina Lutra małżeństwo w sporej części ówczesnej Rzeszy jest traktowane jako rzecz, jak pisał sam Marcin Luter, która nie należy do Ewangelii. On dokładnie tak napisał w jednym ze swoich pism poświęconych małżeństwu, że sprawy małżeńskie nie należą do Ewangelii, a należą tylko i wyłącznie, czy należą wyłącznie do domeny władzy świeckiej. W sensie, gdy chodzi o na przykład orzeczenia o rozwodzie, czy też o nieważności małżeństwa. Tata, przypomnę, król Henryk VIII, król angielski, miał 6 żon i żadnego rozwodu. Wszystko miał unieważnione. Jak wiadomo, część żon straciła dla niego głowę, całkiem dosłownie. Natomiast Marcin Luter był tym i cała reformacja protestancka, która właśnie jak gdyby popchnęła te kostki domina w stronę, bo tam sekularyzacja małżeństwa przecież, która właśnie zaczyna się w Niemczech z chwilą reformacji, rewolucji, reformacji protestanckiej, ona postępuje dalej, prawda? To są kolejne etapy. Dochodzimy w końcu do rewolucji francuskiej, która
można powiedzieć, postawi kropkę nad i, ustanawiając tak zwane małżeństwa cywilne i w związku z tym też tak zwane rozwody cywilne. To jest ta synergia niemiecko-francuskich rewolucji. To był rzeczywiście krok rewolucyjny i to i w tym pojęciu, czy w tym promowaniu sekularyzacji małżeństwa też wpisane jest to, co Marcin Luther od początku zakładał i bardzo mocno promował, to znaczy promowanie dominacji władzy świeckiej nad władzą kościelną. On zanegował właśnie jeden z tych fundamentów cywilizacji chrześcijanitas i to też było rewolucyjne, to znaczy szukanie tej kruchej, jak wiemy z historii, wystarczy przypomnieć sobie cały cykl wojen czy sporów między papiestwem a cesarstwem, ale jednak szukanie tej kruchej harmonii, równowagi między władzą świecką a władzą duchowną. Prawda? Natomiast tutaj, gdy chodzi o Lutra, mamy do czynienia, używając terminologii chociażby stosowanej przez profesora Feliksa Konecznego, mamy rzeczywiście otwarcie szeroko drogi czy bramę dla bizantynizmu, to znaczy modelu cywilizacyjnego, który buduje się na przewadze władzy świeckiej nad władzą duchowną. I według Marcina Lutra władcy świeccy pełnią wobec Kościoła, czy inaczej, w społeczności chrześcijańskiej, bo Kościoła już nie ma jako takiego, w społeczności chrześcijańskiej rolę tak zwanych, jak on mówił, biskupów z konieczności, not bischöfe. Dokładnie koresponduje to z terminologią stosowaną grubo wcześniej przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który mówił, że jest biskupem w sprawach zewnętrznych Kościoła. Tak się rodzi właśnie te ingerencje kolejnych cesarzy bizantyjskich w materię doktrynalną, prawda, promowanie arianizmu i innych herezji. I tutaj mamy dokładne nawiązanie do tej samej właśnie, nazwijmy to, wizji cywilizacyjnej, prawda, że władca świecki jest właśnie tym biskupem z konieczności. On ma rzeczywiście dużo do powiedzenia. Dzisiaj było tak dużo o zamkach i o faunie, która tam się chroniła. W jednym z zamków, no nie mówimy o faunie teraz, ale w zamku w Wartburgu schronił się Marcin Luther. I tam to profesor Trianowski celowo pominął, bo tak się umówiliśmy, że ja będę o zamku w Wartburgu mówił. I tam w zamku w Wartburgu dzięki protekcji elektora Saskiego, który miał na pieńku, że tak powiem, z cesarzem z dynastii Habsburgów, on się schronił i według legendy miał tam właśnie w tych murach zamku w Wartburgu, oprócz tego, że z pewnością obserwował susły i ślimaki, jeszcze tłumaczył Pismo Święte na język niemiecki. To jest oczywiście legenda, bo po pierwsze tłumaczeń Pisma Świętego na niemiecki przed Lutrem było kilkanaście wersji. A poza tym to co wyszło wtedy oficjalnie spod jego ręki, no to było dzieło zbiorowe. Wiemy, że część tych fragmentów tego Pisma Świętego czy Biblii protestanckiej nie wyszła spod ręki Marcina Lutra. No ale tam jest, do dzisiaj pokazują tą plamę z Kałamarza, jak siedział Marcin Luter, doktor Marcin, go tam diabeł inkomodował i on rzucił w tegoż diabła inkaustem z tego Kałamarza i na ścianie się zrobiła plama. Potem zbadano to w XX wieku, okazało się, że plama jest z wieku XIX. No, trzeba było ją jakoś update'ować, ale w każdym razie Pismo Święte, czy inaczej Biblia protestancka jest też takim wyrazem właśnie rewolucyjnego zerwania z dziełem Kościoła. Prawda? No bo trzeba pamiętać, że chronologia była najpierw taka, że najpierw był Kościół, a potem Pismo Święte. Prawda? Kościół się rozszerzał, ewangelizował, byli już pierwsi męczennicy, a Pisma Świętego ciągle nie było spisanego. Prawda? Bo najpierw była tradycja. Prawda? Dopiero potem, po śmierci ostatniego apostoła Jana, czyli to jest gdzieś około 102 roku po Chrystusie, to Pismo Święte jest, że tak powiem, ustalany kanon. I kto ustala Kościół. Prawda? Ustala Kościół. No i Marcin Luter jednoosobowo rewiduje kanon, ustala, które księgi są kanoniczne, które nie. Te, które nie pasują do jego nauki, no to są tak zwane listy wspomniane, chociażby jak list świętego Jakuba Apostoła, który mówi, że
Wiara bez uczynków martwą jest, no to jest słomiany list, niekoniecznie musi być w kanonie. No w każdym razie to, co wychodzi jako produkt finalny, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym katolickim, prawda? To już jest też wynik, nazwijmy to, pewnych korekt, gdy chodzi o nawet tłumaczenie już samego tekstu, prawda? Znana historia z tym, jak to Marcin Luther poprawiał, w cudzysłowie poprawiał świętego Pawła list do Rzymian, prawda? Gdzie tam jest właśnie to zdanie, że człowiek uzyskuje zbawienie dzięki wierze, w wersji Lutra tylko dzięki wierze. Prawda? Mały wyraz tylko, ale jakże właśnie rewolucyjna zmiana. No i rewolucyjne zmiany, gdy chodzi o także ten świat cywilizacji materialnej. Prawda? To się bierze oczywiście też z zanegowania katolickiej nauki o sakramencie ołtarza. No każda świątynia katolicka, jak wiadomo, jest obudowaniem tego przez duże T, który jest najważniejszy, który jest w tabernakulum. Dlatego jest te świątynie są, a przynajmniej wtedy, w tamtych wiekach były takie piękne. Prawda? Cała architektura sakralna, sztuka sakralna, która no, przede wszystkim właśnie wśród tych wspierających mechanizm rewolucji nakręconej przez Marcina Lutra, czyli kalwinistów francuskich, jest szczególnie produktem właśnie, czy obiektem nienawiści. Tam dochodzi do masowego wandalizmu, masowego ikonoklazmu na skalę niespotykaną w całej Europie. Od Skandynawii, gdzie zwyciężała ten odłam luterański właśnie po miejscach, gdzie wygrali kalwini i inne odłamy tej rewolucji protestanckiej. To są szkody nie do odtworzenia. Na przykład w Szwecji czy w innych krajach no, ginęły na przykład całe biblioteki klasztorne. Wtedy jeszcze to przecież jest epoka sprzed druku, także to są rękopisy nie do odtworzenia. Także jak często, jak słyszałem przy okazji właśnie jubileuszu tej rewolucji, reformacji protestanckiej, takie właśnie apologie, że to był rozwój sztuki, taki umysł ludzki się wyzwolił, europejski, spod okowów władzy kościelnej, no to stanęły mi przed oczyma te płonące biblioteki, te masakrowane statuły, rzeźby, wybijane witraże i generalnie nawet jak we Francji burzone całe katedry. To był czas regresu i masowego wandalizmu. No, tak jak w każdej rewolucji. Tak jak w każdej rewolucji. Ta rewolucja trwa, można powiedzieć, kolejne etapy to kilkadziesiąt lat. Ona ostatecznie zwycięża dzięki wojnie 30-letniej, czyli lata 1618-1648, ale jeszcze zanim to nastąpiło, doszło do takiego też, do często wydarzenie pomijane, ale z gruntu jak gdyby ma charakter zatwierdzenia czy zadekretowania tych rewolucyjnych zmian. I samo w sobie było w związku z tym też rewolucyjną zmianą. Chodzi mi o tak zwany pokój augsburski w 1555 roku na Sejmie Rzeszy uchwalony, który tam wprowadza tą słynną zasadę, czy zatwierdza tą słynną zasadę cuius regio, eius religio, prawda? Czyja władza, tego religia. Do tego parła zresztą strona protestancka, obawiając się i słusznie, że Kościół podejmując dzieło autentycznej reformy, czyli odnowy, a jak było cyklicznie w dziejach Kościoła, prawda? Ecclesia semper reformanda, nastąpi odzyskanie tych obszarów straconych dla Kościoła katolickiego i związane także to było z tym odzyskanie majątków zagrabionych przez władców świeckich, majątków kościelnych. I oni wymogli tą zasadę. I ona została uznana. I po raz pierwszy się zdarza, że i to jest ta rewolucyjna zmiana, że heretyków uznaje się jako partnera, którego my jakieś decyzje ratyfikujemy. I to już jest, to było już samo w sobie, to już było samo w sobie rewolucyjne. Proszę Państwa, kalwiniści we Francji, luteranie w Rzeszy, to jest ta pierwsze objawienie się tej osi rewolucji, tak? Która rodzi się, która przychodzi z Niemiec. Drugie takie jak gdyby
zjawisko, które można nazwać właśnie osią rewolucyjną, no to mamy w epoce oświecenia. Tutaj chciałbym odwołać się do tekstu wspomnianego w czasie pierwszego wykładu Gilberta Chestertona, który napisał tak. Mam niekiedy wrażenie, że takie niegodziwe sojusze dominują w historii i ukierunkowują ją. Podobnie jak cała historia chrześcijaństwa zaczęła się od sympatycznego pojednania Heroda z Piłatem, tak też cała historia nowożytna zaczęła się od pewnej osobliwej przyjaźni. Chodzi o Fryderyka II Pruskiego, zwanego Wielkim, i Woltera. Dalej Chesterton pisze tak. Spotkanie tych dwóch ludzi w środku mroźnej, intelektualnej zimy XVIII-wiecznego sekularyzmu i sceptycyzmu dało początek swoistemu duchowemu małżeństwu, które spłodziło nowoczesny świat. Monstrum horrendum in forme ingens cui lumen ademptum. Monstrum straszliwe, nieforemne, olbrzymie i ślepe. Od Woltera ludy łacińskie nauczyły się obłąkańczego sceptycyzmu, od Fryderyka lud teutoński nauczył się obłąkańczej pychy. I dalej, do każdego z nich pasuje nazwa, której profesor Freud użyłby pewnie pieszczotliwie wobec niemowlaka, gruchając nad kołyską poliformiczne zboczeniec. Potrafią zboczyć w dowolną stronę i przeinaczyć się w dowolny kształt. Wpływ Woltera, pisał Chesterton, nie przyniósł rządów ludu, lecz rządy tajnych stowarzyszeń. Za to zły duch Fryderyka Wielkiego stworzył nie tylko wszystkie inne monstra współczesności, ale w dodatku coś, co wydaje się złem zupełnie przeciwstawnym do pierwotnego. Fryderyk, który nikomu nie oddawał czci, stał się dla Niemców bogiem czczonym ślepo i bezrefleksyjnie. No właśnie, to jest, proszę Państwa, coś, co ja kiedyś nazwałem zjawiskiem pod tytułem Wolderyk. Połączenie Woltera i Fryderyka. Fryderyk, zwany Wielkim, to była rzeczywiście postać w tym sensie rewolucyjna, że on jak gdyby ucieleśnia i stał się taką swego rodzaju matrycą dla nowego podejścia do rządzenia państwem, do podejścia do królewskiego métier, królewskiego powołania, królewskiego zawodu. Przypomnę tym wszystkim, którzy jeszcze nie czytali Hohenzollernów, że pierwsza koronacja królewska Hohenzollernów jako króla w Prusach miała miejsce 18 stycznia 1701 roku w Królewcu. To była protestancka koronacja. I potem właściwie mamy do czynienia ze zjawiskiem, jak mówią historycy niemieccy, nie koronacji, Nichtkrönung. Właściwie z wyjątkiem Wilhelma I w 1861 roku król pruski potem się nie koronował. I jak gdyby postępowali w tradycji Fryderyka II, który w 1740 roku, jak objął rządy po śmierci swojego kochanego taty Fryderyka I, króla sierżanta, który miał takie tradycyjne metody wychowawcze, to Fryderyk pisze do swojego przyjaciela Woltera, że dalekie mi są te wszystkie głupstwa o świętych olejach, o namaszczaniach. Nie pojadę na żadną koronację do królewca. Bo jego wizja królowania to jest przede wszystkim, jak potem w innych miejscach pisał, to jest przede wszystkim wizja króla jako pierwszego urzędnika w państwie, prawda? Czyli zupełna taka no, właśnie sekularyzacja wizji państwa i wizji królestwa. Warto powiedzieć, że Fryderyk II był rzeczywiście wzorcem dla całej tej epoki, którą nazywa się absolutyzmem oświeconym czy oświeceniowym, która rzeczywiście przygotowywała grunt pod tę rewolucję francuską. Zanim król został ścięty na gilotynie 21 stycznia 1793 roku, to wielu królów wcześniej straciło wiarę w to, że są pomazańcami bożymi. Najłatwiej było oczywiście stracić tą wiarę, że tak powiem, tradycji protestanckiej z gruntu rewolucyjnej, ale gorzej, jeżeli do tej tradycji fryderykowej dopisywały się takie osoby jak cesarz rzymski, syn cesarzowej Marii Teresy i cesarz Józef II, który patrzył na Fryderyka II jako na wzorzec.
nieszczęśliwy car Piotr III, nieszczęśliwy małżonek Katarzyny II, któż mógł być szczęśliwym małżonkiem takiej osoby? No bo marnie skończył, ale car Piotr III do tego stopnia był zafascynowany Fryderykiem, że jak wiadomo, jak objął rządy w 1762, od razu pierwsze co to wycofał wojska rosyjskie z frontu wojny siedmioletniej, ratując w ten sposób Prusy i życie praktycznie Fryderyka II, który już wtedy chciał popełnić samobójstwo. Wtedy po raz pierwszy Rosjanie wchodzą do Berlina zresztą. Ale on do tego stopnia był zafascynowany Fryderykiem II, że kładł się spać w mundurze grenadiera pruskiego. No nic dziwnego, że miał z żoną. W każdym razie niejaki elef szkoły w Tuluzie oficerskiej, Napoleon Bonaparte, też był zafascynowany Fryderykiem. On potem nawet się przyznawał, że największą zdobycz, jaką wywiózł z Berlina w 1806 roku po rozgromieniu Prus w ciągu jednego dnia pod Jeną i Auerstedt, to był rapier króla Fryderyka. Nie tam kwadryga z bramy brandenburskiej czy inne rzeczy, tylko ten rapier. To było rzeczywiście takie natchnienie dla wielu rewolucjonistów. Z pewnością to dziedzictwo Fryderyka w jakimś sensie było przecenione przez Chestertona, bo chociaż on miał rację, że wskazywał, że Fryderyk został w kolejnych, można powiedzieć, pokoleniach przedstawiony jako też wzorzec dla rozwoju niemieckiego nacjonalizmu. Tutaj oczywiście trzeba poczynić zastrzeżenia, że Fryderyk II osobiście był jak najbardziej daleki od takich niskich sentymentów. Bo co łączyło na przykład, proszę Państwa, Fryderyka II i Napoleona? To, że jeden i drugi na łożu śmierci mówili po francusku. Bo Fryderyk uważał, że język niemiecki to jest język hołoty dla gminu. Porównywał to do rżenia kobyły. Natomiast człowiek kulturalny, tak jak on, posługuje się językiem francuskim. Co oczywiście nie przeszkodziło potem mitologizacji tej postaci. I ona rzeczywiście staje się bohaterem dla nacjonalizmu. Właśnie, kolejnego rozdziału w tej historii Niemiec jako kraju rewolucji, jako kraju, można powiedzieć, kolejnych zerwań, czy kolejnych rozerwań. Tu oczywiście, gdy chodzi o oświecenie i ta epoka między oświeceniem a rozwojem nowoczesnego niemieckiego nacjonalizmu, rozumianego jako prąd z gruntu rewolucyjnym, tam jest jeszcze oczywiście bardzo istotny prąd intelektualny, który ma ten potencjał rewolucyjny, to znaczy tak zwana niemiecka filozofia idealistyczna. Czyli, prawda, nie liczy się już zgodność naszego umysłu z rzeczywistością, tylko odwrotnie, liczy się zgodność rzeczywistości z naszym umysłem. I tutaj też oczywiście mamy to sprzężenie niemiecko-francuskie, bo pierwszy, który mówi myślę, więc jestem, to jest Kartezjusz. Prawda? Ale potem twórczo rozwijają to wielcy myśliciele szkoły idealistycznej, tej filozofii niemieckiej, Kant, jego uczniowie, no i potem przychodzi Hegel, a z Hegla już jest prosta droga do Karola Marksa. No właśnie, ale co Karol Marx ma wspólnego z tym kolejnym rozdziałem dziejów Niemiec jako dziejów kraju rewolucji, o którym teraz właśnie chciałbym wspomnieć, to znaczy o tym, co nazywam rewolucją, czy rewolucyjnym objawieniem się prądów nacjonalistycznych w Niemczech. To jest związane z rokiem 1848. To jest oczywiście data w jakimś sensie umowna, ale dla porządku trzeba ją przyjąć. Wiosna, notabene rocznica też, która przeszła zupełnie niezauważalnie w tym roku, ale rzeczywiście było to wydarzenie. I chciałbym, nawiązując do roku 1848, wspomnieć, czy zacytować dwie wypowiedzi. Obie z 1848 roku. Jedna z nich brzmiała, cytuję: rozwój narodowy polskiego żywiołu w Poznańskiem nie może mieć innego rozsądnego celu,
jakim jest przygotowanie odbudowy niepodległego państwa polskiego. Można pragnąć wskrzeszenia Polski w jej granicach z 1772 roku, jak Polacy mają nadzieję, aczkolwiek jeszcze milczą na ten temat. Można zwrócić jej całe poznańskie, Prusy Zachodnie i Warmię. Najlepsze ścięgna Prus zostaną wówczas przecięte. Miliony Niemców wydane zostaną na łup polskiej samowoli. W ten sposób zyska się niewiernego sprzymierzeńca, który wyczekiwać będzie pożądliwie każdej trudności Niemiec, by im wydrzeć Prusy Wschodnie, polską część Śląska, polskie okręgi Pomorza. To jeden cytat. I drugi cytat, także z 1848, brzmi, cytuję, czy pół miliona Niemców powinno żyć pod rządami niemieckimi i należeć do wielkiej niemieckiej ojczyzny, czy też w drugorzędnej roli naturalizowanych obcokrajowców oddani mają być innemu narodowi w poddaństwo i wygnani na obczyznę? Kto twierdzi, że oddać mamy Polakom niemieckich mieszkańców poznańskiego, postawić ich pod polskie rządy, tego uważam co najmniej za nieświadomego zdrajcę narodu. Pragnienie odbudowy Polski tylko dlatego, że jej upadkiem przepełnia nas sprawiedliwym smutkiem, nazywam głupim sentymentalizmem. Polityka, która nas agituje, uwolnijcie Polskę za wszelką cenę, jest krótkowzroczną, zapominającą o sobie polityką słabości, polityką strachu, polityką tchórzostwa. Chyba już czas, abyśmy obudzili się z owego marzycielskiego braku egoizmu, z zachwytu nad wszystkimi możliwymi narodowościami, w chwili, gdy sami pozostajemy w haniebnej niewoli. Pora, abyśmy przebudzili się do zdrowego egoizmu narodowego. Który z tych cytatów pochodzi od Bismarcka? Pierwszy. O instynkcie, o konieczności pobudzania instynktu zdrowego egoizmu narodowego mówił w drugim cytacie Wilhelm Jordan, jeden z przywódców liberałów niemieckich, pruskich, który przemawiał w lipcu 1848 roku podczas tak zwanej polskiej debaty w parlamencie frankfurckim, kiedy zastanawiano się nad losem Wielkiego Księstwa Poznańskiego, czyli Wielkopolski, która wróciła do Prus po 1815 roku. Parlament frankfurcki, przypomnę, to jest ten parlament, który Państwo pewno w podręcznikowych wersjach historii odczytują jako ta pierwsza próba tak zwanego oddolnego zjednoczenia Niemiec na bazie demokratycznych i liberalnych prądów. To się nie udało i przyszedł Bismarck, który reprezentował z gruntu inną koncepcję, a przecież Niemcy miały szansę. No, jak się właśnie czyta, jak się przytacza tego typu słowa, właśnie w momencie, kiedy liberałowie i demokraci mieli tak zwane swoje 5 minut w parlamencie frankfurckim, bo wtedy byli w większości. I wtedy zaprezentowali właśnie to, co zazwyczaj my kojarzymy z Bismarckiem. Politykę zdrowego egoizmu narodowego. A jeszcze lepiej to wygląda, w cudzysłowie, znaczy ciągłość widać, w tym sensie lepiej, jeżeli zważy się na to, że Wilhelm Jordan, profesor Trianowski jak śpi, to nie słyszy tego, reprezentował tak zwaną lewicę heglowską. Czyli był uczniem Georga Hegla, wprost można powiedzieć intelektualnie, no, jednego z protagonistów tych rewolucyjnych prądów intelektualnych. Prawda? Wtedy rozwija się właśnie w kręgach liberalnych przede wszystkim, co zostaje uzewnętrznione w tej debacie, także w innych miejscach, właśnie w okresie Wiosny Ludów, to mniemanie, że my jesteśmy jako Niemcy Kulturfolk, Kulturnation, prawda? Naród kultury, natomiast Polacy to jest naród bez historii. Naród bez historii. Teraz wracamy w związku z tym także do tych autorów, którzy zrobili bardzo dużo, żeby nadać dynamikę tej niemieckiej rewolucji, czyli o twórcach marksizmu, tak zwanego socjalizmu naukowego, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Obydwaj poddani króla pruskiego. Jak wiemy, Fryderyk Engels jako syn właściciela szeregu fabryk, w tym także fabryk, tata miał jego fabryki w Wielkiej Brytanii, więc wysłał tam syna, żeby zarządzał nimi i na miejscu Fryderyk Engels zapoznawał się z wyzyskiem klasy robotniczej w Wielkiej Brytanii i napisał swoją pierwszą książkę o położeniu klasy robotniczej w Anglii,
bazując na tym, co zobaczył w fabrykach swojego taty, który mi zarządzał. Ale dzięki temu miał środki, które były permanentnym grantem badawczym dla Karola Marksa, który jako żywo fabryki nie widział. Natomiast oni w 1848 roku wydają Neue Rheinische Zeitung. Był taki epizod, ale istotny, ponieważ w tej gazecie, oprócz tego, że w 1848 roku Marx i Engels publikują manifest komunistyczny, też zajmują się kwestią narodowościową. W otoczeniu oczywiście państw niemieckich, ciągle politycznie podzielonych, i tam pojawiają się takie sformułowania Völkerabfälle, czyli odpady narodowościowe, czyli narody jako odpady, albo narody pozbawione historii. Kto jest tym narodem odpadem, czy narodem pozbawionym historii? To są przede wszystkim Słowianie, w tym Polacy, Irlandczycy i Węgrzy. Owe szczątki ludów, jak pisał Fryderyk Engels, występują za każdym razem jako fanatyczni nosiciele kontrrewolucji i pozostają nimi aż do zupełnej swej zagłady bądź wynarodowienia, a jak w ogóle samo ich istnienie jest już protestem przeciw wielkiej rewolucji historycznej. Czyli mamy, proszę Państwa, pojęcie wprowadzone narodów reakcyjnych, które w perspektywie nadchodzącej ogólnoproletariackiej, ogólnoświatowej czy ogólnoeuropejskiej proletariackiej rewolucji będą skazane generalnie na zagładę. W kolejnych latach, bo tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym początkiem czegoś, co można nazwać socjalizmem, ale nie tyle socjalizmem naukowym, co socjalizmem narodowym. Albo jak to woli, narodowym socjalizmem. Fryderyk Engels na przykład już w kolejnych latach, na początku lat 80. wieszczył, że, cytuję, najbliższa wojna światowa zmiecie z powierzchni ziemi nie tylko reakcyjne klasy i dynastie, lecz również całe reakcyjne narody. Słowianie, bardzo, bardzo, bardzo kiepska kategoria narodowościowa, bo pisał Engels w 1882 roku: mam w sobie tyle autorytaryzmu, że uważam za anachronizm istnienie takich małych, prymitywnych narodów w sercu Europy. Trzeba te narody oraz ich prawo do grabieży bydła poświęcić bez litości w imię interesu europejskiego proletariatu. Bo takim samym prawem, jakim Francuzi zabrali Flandrię, Lotaryngię czy Alzację i prędzej czy później zabiorą Belgię, takim samym prawem Niemcy zabierają Szlezwik. Prawem cywilizacji wobec barbarzyństwa, prawem postępu wobec zastoju. W bezpośredniej chronologicznej bliskości Wiosny Ludów Engels pisał do Karola Marksa taki list, który jest bardzo wymowny i który doskonale komponuje się z tymi dwoma poprzednimi cytatami, które na początku jako zagadkę tutaj przedstawiłem, Bismarcka i Wilhelma Jordana, czyli Junkera pruskiego liberała, gwiazdę wschodzącą, gwiazdę niemieckiego Bildungsbürgertum, czyli niemieckiego wykształconego mieszczaństwa. I teraz mamy tych socjalistów, którzy jeden do drugiego pisze w 1851 roku. Engels do Karola Marksa pisze tak: im więcej rozmyślam nad historią, tym jaśniej widzę, że Polacy są narodem upadłym, in nation futi, którym można tylko dopóty posługiwać się jako narzędziem, dopóki sama Rosja nie zostanie wciągnięta w wir rewolucji agrarnej. Od tej chwili Polska nie będzie już miała żadnej raison d'être, czyli racji bycia, racji bytu. Polacy nie zapisali się nigdy w historii niczym, prócz walecznych i głupich bijatyk. Nie można nawet przytoczyć ani jednego wypadku, w którym Polska, choćby tylko w stosunku do Rosji, reprezentowałaby z powodzeniem postęp lub dokonała czegoś o historycznym znaczeniu. A co innego Rosja. Rosja jest rzeczywiście postępowa, pisze Engels. 1851 rok. Carem Rosji jest
Mikołaj I, zwany żandarmem Europy. Ale Rosja jest rzeczywiście postępowa w stosunku do Wschodu. Panowanie rosyjskie, mimo całej swej podłości, mimo całego swego słowiańskiego bałaganu, odgrywa cywilizacyjną rolę dla obszarów nad Morzem Czarnym i Kaspijskim oraz Centralnej Azji dla Baszkirów i Tatarów. Rosja wchłonęła też o wiele więcej elementów kultury, a zwłaszcza elementów przemysłu niż Polska, w której naturze tkwi rycerskie próżniactwo. I tutaj, proszę Państwa, widzimy różne odcienie tego samego zjawiska. Z gruntu, jak wiemy, rewolucyjnego, który będzie oczywiście przepoczwarzał się w kolejnych dziesięcioleciach, zyska, jak wiemy, na znaczeniu w pierwszej połowie XX wieku, a jego przywódca w sensie politycznym i też główny ideolog będzie odwoływał się przede wszystkim do tych dwóch tradycji. Jednej w sensie bardziej propagandowym, czyli do tradycji pruskiej, gdzie NSDAP to, że tak powiem, propagandowo rozgrywała, ale z drugiej strony będzie odwoływać się tu już bardziej realnie do tej tradycji marksistowskiej. No bo walka z czerwonymi na ulicach, walka SA i SS z czerwonymi bojówkami Komunistycznej Partii Niemiec w latach 1930-1933, no to była walka konkurencyjnych gangów ulicznych. Dlatego była taka okrutna. Bo jak wiemy, nie tylko z filmów amerykańskich, walka, że tak powiem, gangów nie tylko w Nowym Jorku jest bezwzględna. Nie ma tutaj miejsca na odcienie szarości. Prawda? No ale właśnie, to jest kolejne zjawisko, kolejny odcień dziejów Niemiec jako rewolucji. Ja to nazywam kolejnymi etapami rewolucji nihilizmu. Ta słynna książka Hermana Rauschniga, który jak gdyby analizował narodowy socjalizm niemiecki, w którym zresztą też przez jakiś czas przecież uczestniczył, nazywając to właśnie rewolucją nihilizmu, ona tak naprawdę zaczyna się wcześniej. Bo jak popatrzymy na geografię wyborczą Republiki Weimarskiej z lat 1930-1932-1933, w tych kluczowych latach, kiedy NSDAP szybuje, że tak powiem, zyskuje dynamicznie na poparciu wyborców, od pierwszych wyborów do Reichstagu we wrześniu 1930 roku, gdzie skoczyli z 2% do 20 paru. Oni największy zysk, można powiedzieć, czy największe poparcie skokowo zyskiwali właśnie w prowincjach wschodnich, rolniczych i protestanckich, które, można powiedzieć, były w jakimś sensie, także przede wszystkim w sensie kulturowym, produktem tych rewolucji, o których do tej pory mówiłem wcześniej. Prusy Wschodnie, prowincja Pomorze, czyli nasze dzisiejsze zachodnie i środkowe Pomorze, Brandenburgia, Dolny Śląsk, Hanower, Szlezwik. Ale te bliżej naszych ziem, to jest zresztą bardzo ciekawe, że w Prusach Wschodnich był jeden wyjątek, prawda, Warmia, gdzie poparcie dla NSDAP było znacznie niższe niż we wszystkich okolicznych powiatach. No zgadnijcie Państwo dlaczego. Tak to było. Zdaniem niemieckich historyków zajmujących się tą kwestią od lat, to nie jest żadna tajemnica, oni piszą już to od lat 70., 60., że gdyby w latach 1930-32 w Niemczech głosowali tylko katolicy, NSDAP nie miałoby żadnych szans do władzy drogą demokratycznych wyborów, jak stało się to w styczniu 1933 roku i później. Więc ta rewolucja nihilizmu, ona wtedy wydaje swój owoc właśnie w postaci tego skokowego poparcia dla Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotników Niemiec, Adolfa Hitlera, która zresztą przez dłuższy czas, na przykład w samych Prusach, była traktowana jako partia, tak mówiono, w cudzysłowie partia bawarska, co już było samym w sobie taką etykietką, uważajcie, na nich lepiej nie głosować, z Bawarii. Ale potem to się wszystko zmienia, zwłaszcza po 1929 roku, po wybuchu tak zwanego Wielkiego Kryzysu. Ale ta rewolucja nihilizmu zaczyna się z Kulturkampfem Bismarcka,
nazywanego przez większość historyków tak zwanym białym rewolucjonistą. Białym rewolucjonistą. On rzeczywiście tworzy Rzeszę Niemiecką, która powstaje w 1871 roku. No, jak konserwatywni krytycy także z samych Prus wskazują, depcząc wszystkie zastane prawa, legitymizm dynastii, starych niemieckich dynastii, tak jak dynastia Welfów w Hanowerze, czy takie, likwidując takie stare byty państwowe, jak wolne miasto Frankfurt nad Menem, cesarskie miasto, ten, który no właśnie kieruje się wprost polityką rewolucyjną, gdy chodzi o Kulturkampf. Laicyzatorzy III Republiki Francuskiej nie kryli się po 1875 roku, po ogłoszeniu Republiki, III Republiki we Francji, że wzorcem zaprowadzania polityki laicyzacyjnej we Francji jest to, co robił sąsiad na wschód od Renu, czyli Niemcy, bismarckowski. Kolejne, proszę zwrócić uwagę, kolejna ekspozycja tej osi rewolucyjnej niemiecko-francuskiej. Nie chcę przez to powiedzieć oczywiście, że jest prosta linia ciągła między Ottonem von Bismarckiem a Adolfem Hitlerem. Mi tylko chodzi o jak gdyby stworzenie pewnego klimatu duchowego i intelektualnego, który chociażby przyzwyczaja sporą część Niemców do myślenia o swoich współobywatelach jako na trwale upośledzonych kulturowo obywatelach drugiej kategorii. Prawda? Drugiej kategorii. No bo jedyną przepustką do bycia prawdziwym Niemcem, do bycia, do uczestniczenia w dobrodziejstwach prawdziwej kultury, jak przekonywano w prasie liberalnej, która dzięki właśnie tym przypomnieniu tych cytatów z 1948 roku już dobrze też nasiąkła tym przekonaniem, że jesteśmy narodem kulturowym, że tą przepustką jest uczestniczenie właśnie w protestanckiej wersji kultury niemieckiej, bo każda inna jest jej zaprzeczeniem. I potem mamy już po wygaszeniu tego tak zwanego urzędowego Kulturkampfu w latach 80. XIX wieku, z kontynuacją tego właśnie, takiej właśnie wizji kulturowej niższości katolików. Mówi się, tworzy się całe pseudobadania naukowe na czele chociażby z głośną książką Maxa Webera z 1895 roku, pierwsze wydanie, Etyka protestancka, duch kapitalizmu, gdzie Max Weber głosił tezę, że to właśnie kalwiniści i luteranie nauczyli Europejczyków myśleć po kapitalistycznemu, czyli oszczędnie, gospodarnie, a w tym samym czasie nasz ksiądz Piotr Wawrzyniak pisał o cnocie oszczędności i całe pokolenia księży społeczników od lat 40. XIX wieku jako patroni kółek rolniczych, Związku Spółek Zarobkowo-Gospodarczych, Banków Ludowych całkiem praktycznie się tym zajmowali. Ale skąd oni mogli wiedzieć, że robią niewłaściwie, jak nie czytali Maxa Webera, że powinni być protestanckimi pastorami. Tak się rodzi ten klimat intelektualny takiej duchowej pustki. Proszę zwrócić uwagę także, patrząc na nasze czasy współczesne, na pewną geopolitykę wiary, w której my jesteśmy. Prawda? Bo my na zachód od naszej granicy, my graniczymy bezpośrednio z tym dawnym NRD, wschodnie Landy Bundesrepubliki, które są absolutną duchową pustynią, jeśli nie liczyć dynamicznie rozwijających się społeczności muzułmańskich. Obecnie w Berlinie, tak na oko, ale tak myślę, że to jest realny mój szacunek, w Berlinie obecnie najliczniejszą grupą ludzi na serio wierzących i praktykujących, nie tych, co płacą podatek kościelny, tylko tych, co naprawdę wierzą, to są muzułmanie. Natomiast wszystkie statystyki aktualnie prowadzone, które badają stan spustoszenia religijnego czy areligijnego w Niemczech, pokazują, że powiedzmy na skali ogólnokrajowej osób, które określają się jako areligijne, czytaj ateiści, to jest około 35-36% z tendencją rosnącą. To jest najbardziej dzisiaj dynamicznie rozwijające się wyznanie w Niemczech. To areligijnych na obszarze dawnej NRD, czyli we wschodnich landach, z którymi my graniczymy bezpośrednio, jest 70-80%. A wśród ludzi młodych 90%.
co innego, jeżeli się bada młodzież muzułmańską. Tam wskaźniki są zupełnie inne. Natomiast to jest właśnie ten najbardziej szczęśliwy, można powiedzieć, rejon Europy, na którym ćwiczono różne odmiany rewolucji, czy to wcześniej protestanckiej, czy nihilizmu, bo przecież narodowy socjalizm został po 1945 roku gładko zamieniony w komunizm, NRD. Więc tutaj mamy rzeczywiście do czynienia właśnie z tym straszliwym owocem rewolucji. Narodowi socjaliści od początku nazywali siebie przede wszystkim, czy wobec własnego ruchu określali nazwę Bewegung. Właśnie ruch. Wszystko się zmienia. Wszystko jest poddane zmianom. No jak wiemy, Adolf Hitler bardzo z takim zachwytem patrzył na to, co robią bolszewicy w Rosji. To było takie klasyczne niemieckie Hassenliebe, prawda? Czyli połączenie miłości, zachwytu z nienawiścią. W gronie swoich najbliższych współpracowników podziwiał Lenina i Stalina za stworzenie państwa nowego typu, gdzie rzeczywiście terror nie jest jakąś aberracją, nie jest na obrzeżach, ale jest istotą rzeczy, istotą systemu, który warunkuje w ogóle istnienie tego państwa nowego typu. Zamknięciem, czy można powiedzieć, rewolucją nihilizmu 2.0 jest rok 1968. Rok 1968 i te tak zwane pokolenie 68 roku, które w ciągu 5 dekad aż do naszych czasów, to pokolenie i tak zwane, jak to w Niemczech się mówi, pokolenie 1985 roku, czyli dzieci tego pokolenia 68, przeszły zwycięski marsz w wielu przypadkach przez instytucje akademickie, polityczne, medialne, społeczne świata zachodniego. Jak Państwo popatrzą właśnie na tych wszystkich przewodniczących najważniejszych frakcji Parlamentu Europejskiego, tak mocno zatroskanych o stan demokracji w Polsce, na czele z tym nieszczęsnym Jean-Claude'em Junckerem, to mamy do czynienia, gdy chodzi o pewną formację, prawda, z pokoleniem 68 roku. Pokoleniem wychowanym przez różnych guru tak zwanej nowej lewicy, która swoimi korzeniami sięga neomarksizmu szkoły frankfurckiej, a neomarksizm, to jak wiemy, to jest, że tak powiem, odrośl tego prądu rewolucyjnego, który rodzi się wraz z cytowanymi tutaj Karolem Marksem i Fryderykiem Engelsem. To, że ktoś się może dziwić, ale pokolenie 68 roku, które doszło do władzy w Niemczech w 1998 roku, w czasie rządów tej koalicji czerwono-zielonej Gerharda Schrödera, bo zarówno ówczesny kanclerz, jak i jeszcze bardziej jego minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, który kamieniami z policją walczył o demokrację i konstytucję, o demokrację i postęp wtedy, cóż oni mają, czy nie ma tu jakiejś sprzeczności z tą polityką, którą zazwyczaj określa się, że oni doprowadzili do, może nie rewitalizacji, ale do takiego odwoływania się wprost w deklaracjach do niemieckiego interesu narodowego. I z takim mniemaniem, że my jesteśmy patronami tych państewek w Europie Środkowej, ale to my jesteśmy patronami i jak mówił ówczesny prezydent Francji, one muszą pilnować okazji, żeby siedzieć cicho. Prawda? Bo taka była też wymowa polityki niemieckiej wobec krajów naszego regionu, wobec naszego państwa. Ale to się wcale nie kłóci, ponieważ to wyrasta z tego pnia właśnie przekonania, które dzieliły od właśnie okresu Wiosny Ludów wszystkie i te konserwatywne, i te postępowe nurty w myśli niemieckiej, że tu mamy do czynienia z takimi narodami, nazwijmy to specjalnej troski. Czy to nazwiemy narodami reakcyjnymi, czy to narody odpady, ale my jesteśmy Kulturfolk, prawda? Czyli narodem, który ucieleśnia w sobie tą wyższą kulturę. Dzisiaj pisze się w Niemczech, szanowani politolodzy piszą o Neues Reich der Mitte, czyli nowe państwo środka, o Niemczech. Chociaż przysłuchując się wykładowi pana doktora Marka Budzisza, zadałem sobie pytania, co to ma wspólnego z tą wielką strategią imperialną, którą w Moskwie niektórzy snują. Ale to wszystko, ta cała, te wszystkie prądy rewolucyjne, które
które się objawiają, szczególnie w tym postaci tego nacjonalizmu, który jest rzeczywiście zupełnie daleki od tej wizji, nazwijmy to nacjonalizmu chrześcijańskiego, tego co w myśli katolickiej nazywa się Ordo Caritatis, prawda? Jak pięknie pisał kardynał August Klont w liście z 1932 roku o chrześcijańskie zasady życia państwowego, że swój naród należy kochać przede wszystkim, ale nikogo nie wolno nienawidzić. Na tym polega ta katolicka wizja Ordo Caritatis, zupełnie obca tym kolejnym emanacjom niemieckiej rewolucji, ale dlatego obca, ponieważ katolicka wizja jest w całkowitej łączności z tą właśnie od wieków cywilizacją Christianitas, bo ona ją ukształtowała. Natomiast ten profil kulturowy, także kultury politycznej niemieckiej, on jest naznaczony rewolucją, tym wielkim zerwaniem, czy powtarzającym się zerwaniem od 1517 roku. Niemcy jako kraj rewolucji. Dziękuję bardzo. Może na następnej konferencji. Proszę o pytania. Już. Ja tylko zapytam o nową kanclerz Niemiec. Już. Pieszczotliwie zwana AKK. A nie, znaczy to jest formalnie nowa przewodnicząca CDU. Tak, nową. Tak, tak, ale to pewnie zaraz zostanie. Skrócie pieszczotliwie zwana AKK, czyli Kałasznikow. Cóż, no to jest pani, która, że panią się tego nie mówię, no ale polityczka, 56 lat, z kraju Sary. Do 2017 roku była premierem kraju Sary, została na początku 2018 roku sekretarzem generalnym CDU. Od początku była uważana za człowieka Angeli Merkel. Dlatego powszechnie te jej zwycięstwo nikłe, bo tam ona chyba przewagą 30 głosów wygrała z Mercem, jest uważane za, jak to Francuzi napisali, że to jest zwycięstwo mini Merkel, albo jak to chyba w Stanach jakieś dzienniki pisały, że to jest Merkel 2.0. W tym sensie, że no oczywiście kontynuacja. W tych mowach tych dwóch najważniejszych kandydatów, pani AKK i Merca, który przegrał w końcu, a był popierany no, przez takie osobistości jak Wolfgang Schäuble chociażby. Jeszcze człowiek, można powiedzieć, z rozdania Helmuta Kohla, obecnie jest przewodniczącym Bundestagu, wcześniej był ministrem finansów Bundesrepubliki. W tych jak gdyby przemówieniach programowych tych jeszcze wtedy kandydatów do przewodniczącenia, do bycia przewodniczącą CDU. Tak naprawdę to wielkich różnic nie było. Niektórzy mówili, że Merz, który ogólnie był uważany za lepszego mówcę, akurat miał słabszy dzień. Nie wiem, czy to jest akurat ta kwestia, chociaż no, uwadze oczywiście komentatorów nie umknął ten fakt, że jedynie pani AKK wspomniała o literce C w nazwie partii, że to jest Unsere Leitstern, czyli taka gwiazda przewodnia. Nie rozwijała na wszelki wypadek, co znaczy C, to jest christliche, czyli chrześcijańska, ale to powiedziała i to spotkało się z brawami. Natomiast Merz zwraca uwagę, to jest też ciekawe z naszego punktu widzenia, na konieczność takiej wewnętrznej integracji Niemiec. To znaczy powiedział, że nie można pozwolić na oddanie wschodu Niemiec. Głównie chodziło o AfD, który rzeczywiście szybuje w sondażach, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, dawnym NRD. Natomiast on uważał, że właśnie, że to jak gdyby, tego nie powiedział, ale wymowa tego była taka, że dziedzictwo kanclerstwa Merkel jest takie, że my powoli wschodnie Niemcy tracimy. To znaczy tam my, to znaczy my, świat i Europejczycy, którzy po prostu jesteśmy właśnie tym kulturnacją, prawda? Pani AKK deklaruje oczywiście, że będzie z Mercem i z tym Jensem Spanem, który też kandydował, będzie współpracować, bo rzeczywiście wśród wielu niemieckich komentatorów pojawiła się taka ocena, że
taki wynik dość przybliżony tych wyborów może oznaczać właściwie groźbę, całkiem realną groźbę rozpadu CDU, bo tak zwane konserwatywne skrzydło no, jest mocno sfrustrowane tym wynikiem. Chociaż trzeba powiedzieć, że nazwa konserwatywne skrzydło w przypadku CDU mniej więcej ma taką konotację jak, dajmy na to, konserwatywne skrzydło w Platformie Obywatelskiej. Niby banalne, jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna wobec Niemiec? Bo zdaje się, że są z tym jakieś trudności. Jak to mówił klasyk, najważniejsze są kadry. Jak chodzi o to, proszę Państwa, bo polityka zagraniczna, no to rzecz jasna, my jak mówimy polityka zagraniczna, to zazwyczaj myślimy minister spraw zagranicznych, ambasador, poseł, konsul. W dzisiejszym świecie polityka zagraniczna jest realizowana wielopłaszczyznowo. I tutaj oczywiście też odgrywa rolę to, co w amerykańskiej politologii od 20 lat się nazywa, czy często jest wałkowane, to soft power, prawda? Czyli ta jak gdyby używanie też tej siły kultury, atrakcyjności kultury, czy odwoływanie się przez dane państwo do pewnej wizji określonej reinterpretacji kultury. Teraz proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, w przyszłym roku w centrum Berlina będzie oddany do użytku królewski zamek Hohenzollernów, odbudowany od fundamentów za kilkaset milionów euro i będzie się nazywać Humboldt Forum, Forum Humboldta. Tak, żeby wycieczki amerykańskie i japońskie, które przyjadą do Berlina, będą robić zdjęcia, bo tam w tym budynku będą wystawy, będą ekspozycje muzealne. I oni przyjadą, tacy Japończycy i Amerykanie, porobią zdjęcia i stwierdzą, nie, no ci Hohenzollernowie to fajni faceci byli. Zbierali obrazy, rzeźby, malarstwo, biblioteki. O co chodzi? To jest centrum Berlina przy muzeum, przy tej wyspie tam muzealnej, gdzie jest Pergamon i tak dalej. Więc to jest to, nad czym Niemcy pracują i cóż my przeciwstawiamy? My przeciwstawiamy na przykład, nie wiem, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, które zajmuje się głównie badaniem polsko-niemieckich miejsc pamięci. Zamiast na przykład przygotować rzecz, wydawałoby się, podstawową, do którego taka placówka powinna być powołana i być przygotowana, żeby to zrobić, żeby chociażby polskim historykom, którzy przyjeżdżają do Berlina na badania archiwalne, dać do ręki przewodnik po polonikach, po zbiorach dotyczących dziejów Polski, a będących w archiwach niemieckich w Berlinie. Geheimes Staatsarchiv, tajne pruskie archiwum, archiwum polityczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bundesmilitärarchiv na Lichterfelde w Berlinie. To jest naprawdę sporo rzeczy, które dotyczą dziejów Polski. Powiem tylko anegdotę, ale prawdziwą, bo byłem świadkiem tego. Kolega mój z Poznania, on zajmował się, pisał habilitację o relacjach korony polskiej z Brandenburgiem, Prusami w XVII wieku w okresie panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego. I miał listę jurgieltników brandenburskich w polskim senacie. No i pokazywał mi, no patrz tutaj, ten tyle brał talarów, ten tyle. Wielkie nazwiska, to jest w ogóle psychologicznie rzeczywiście zastanawiające, taki Potocki, Pac i inni, którzy mieli całe miasta i prywatne armie, na jakieś tam tysiące talarów się łaszczyli i dwie złote wazy, prawda? No i do tego zmierzam. Kolega, i tak się stało, że razem tam pojechaliśmy po dwóch, trzech latach i z tym samym rewersem, znaczy z tą samą sygnaturą, ale miał jeszcze stary archiwalny rewers w czytelni naukowej Geheimes Staatsarchiv, że chciałby to wypożyczyć. Pani sprawdza, mówi, Kriegsverlust, zniszczone w czasie wojny. No ale proszę Pani, ale ja tu korzystałem z tego 3 lata temu. Nie, zniszczone w czasie wojny. Także porządne państwo chroni swoich agentów, proszę zobaczyć, ile lat. No w każdym razie, wracając do tej polityki zagranicznej, tu rzeczywiście trzeba zacząć od takich
znaczy inaczej, nie wolno pomijać takich podstawowych rzeczy poza tą tak zwaną wielką urzędową polityką, że politykę zagraniczną wobec Niemiec my musimy, jeżeli ona powinna być właściwa w mojej ocenie, powinna się zacząć w Polsce. To znaczy zadbać o to na przykład, taki dobry początek, zadbać o to, żeby nie obumierały w Polsce studia niemcoznawcze. Bo obecnie sytuacja jest taka, że wymiera w świecie biologicznym starsza generacja badaczy, historyków, a nie ma młodego na rybku. Nie widać. Natomiast jak popatrzymy na Deutsches Historisches Institut in Warschau, niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, tam akcja stypendialna dla młodych badaczy niemieckich przyjeżdżających badać tutaj dzieje polskiego antysemityzmu, dzieje z ruchów antyżydowskich w Polsce w XIX wieku i tak dalej, jest ciągle na wysokich obrotach. Tak się robi politykę zagraniczną. I tak się robi politykę zagraniczną. Jeżeli my w Polsce dopuścimy do tego, że tak newralgiczna gałąź badań będzie obumierała, no to o czym my możemy w ogóle mówić? Dość wspomnieć, proszę Państwa, że od 1989 roku nie ma polskiej historii Niemiec. To, co jest na rynku, to są tłumaczenia niemieckie albo anglosaskie. A jak zaproponowałem dyrektorowi pewnej ważnej instytucji naukowej w Polsce, że jak już kończymy pracę nad dziejami Prus, to chcielibyśmy zająć się dziejami Niemiec, usłyszałem odpowiedź, nie, wie pan, teraz nowoczesny historyk takimi rzeczami się nie zajmuje. Także od tego trzeba, raczej nie wolno o tym zapominać przy całym oczywiście konieczności mianowania na stanowiska ambasadorów ludzi, którzy że tak powiem, jakby to powiedzieć, czują potrzebę bycia tam ambasadorem, bo uważam, że z tym także jest różnie, a także tutaj zazwyczaj jak stykam się na przykład z Polonią gdzieś tam w Berlinie, to oni zazwyczaj mówią, że najgorszy jest właściwie ten tak zwany średni szczebel. Gdy chodzi o ambasadę, konsulów i tak dalej, to tutaj jest naprawdę jeszcze dużo do zrobienia, no ale tak jak mówię, no, ta polityka zagraniczna jest rozgrywana jednocześnie na różnych płaszczyznach i my musimy przede wszystkim, zadając sobie pytanie, co możemy najszybciej zrobić, no najszybciej, co jest w naszej mocy, właśnie przede wszystkim kształtować naszą politykę względem takich przedsięwzięć natury, jakby to powiedzieć, soft power wielkimi literami pisanymi, jak robią to właśnie Niemcy teraz, chociażby w Berlinie, prawda, tuż za naszą granicą. Czy ktoś u nas by pomyślał, żeby na przykład wykorzystać temat postaci pułkownika Christiana Kalksteina, czy w ogóle tej opozycji szlacheckiej przeciwko Hohenzollernom w XVII wieku w księstwie pruskim. To byli etniczni Niemcy zapatrzeni w Rzeczpospolitą jako kraj wolności, prawda? Kto pamięta film Czarne Chmury, no to wie, o jakiej epoce mowa, prawda? Ale właśnie, chociażby takich filmów brakuje, dobrze zrobionych, które pokazują właśnie, że Rzeczpospolita wbrew tej propagandzie, która była od tylu lat, że Polska czy Polacy są narodem pozbawionym historii, że jednak była narodem atrakcyjnym także dla wielu ludzi w Prusach, w księstwie pruskim, które stanowiło przecież ten matecznik potęgi potem państwa Hohenzollernów. Panie profesorze, bardzo za świetny wykład. Przerażająca jest ta statystyka pustki duchowej, o której pan powiedział, szczególnie we wschodnich Niemczech. Moje pytanie jest z tym związane. Jak ocenia pan, jeśli pan się orientuje, obecny stan wiary katolickiej w południowych landach, czyli w Bawarii, w Szwabii, w Badenii, w Winterbergii? Sądząc po tym, przecież to może być ułomny taki wskaźnik, ale sądząc po tym, że w ostatnich wyborach landowych parę miesięcy temu w Bawarii największy przyrost zyskała Partia Zielonych. I jak pokazują badania, największy przepływ elektoratu, to jest istotne, największy przepływ elektoratu, strumień elektoratu przepłynął z CSU do Zielonych, nie z SPD do Zielonych, tylko z CSU do Zielonych, no to mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisał
uwaga, uwaga, papież Franciszek jesienią 2014 roku, który przyjmując biskupów niemieckich z wizytą ad limina apostolorum powiedział, cytuję dosłownie, mamy do czynienia z erozją wiary w Niemczech. Przy czym nie rozróżniał tutaj na landy, tylko mówił całościowo i tak to jest. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z erozją wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej, zwłaszcza w całych Niemczech. A jeżeli dołożymy do tego fakt, że no, nazwijmy to Kościół, mówię tutaj o hierarchii, ma dość, jakby to powiedzieć, nietypowe podejście do radzenia sobie z kryzysem wiary w Niemczech, no to problem jest naprawdę poważny. Arcybiskup Monachium, kardynał Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, jedna z bliskich, ważnych osób także w Kurii Rzymskiej, w tym grupie jest ten G8, tych kardynałów, doradców obecnego papieża. No on, jak wiemy, jest promotorem otwierania się Kościoła na wszystko, na wszystkich. To on forsował w dobie tego synodu o rodzinie to dopuszczanie do sakramentów osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. On forsuje teraz pomysł tak zwanej interkomunii, przy czym, jak prasa podała, dochód archidiecezji Monachium jest rocznie wyższy niż niejednego państwa Unii Europejskiej, bo tak a propos ubogiego kościoła, o którym papież Franciszek ciągle mówi. No w każdym razie tu jest rzeczywiście problem, bo mamy do czynienia z kryzysem wiary i z kryzysem rozumu w Niemczech. Jedno i drugie jest warunkowane oczywiście, to jest mechanizm taki, sprzężenie zwrotne, no bo kryzys wiary zawsze owocuje kryzysem rozumu. To jest taka rzeczywistość też historyczna. No i patrząc po ludzku, ludzkimi kategoriami, to rzeczywiście można by powiedzieć, że nie ma nadziei, ale tak jak mówię, mówimy tylko o ludzkich kategoriach, bo jest jeszcze coś, co zresztą też historycy nazywają potęgą wydarzeń. Się może wydarzyć, Pan Bóg może wzbudzić jednego albo dwóch czy trzech wielkich świętych i będzie zupełnie inaczej, ale póki co jest tak, że rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w Niemczech obecnie jest więcej zarejestrowanych wróżbitów i tych, co tam z tarotem mają do czynienia, niż księży katolickich, prawda? Więc więcej ludzi wierzy w UFO niż w zmartwychwstanie, więc to ilustruje też pewien stan umysłu, stan wiary naszych zachodnich sąsiadów, prawda? Czy pan się orientuje w skali reslawizacji wschodnich terenów Niemiec? Chodzi mi o Polaków kupujących na przykład domy po tamtej stronie, osiedlających się na mniej lub bardziej stałe. I jaka jest tendencja? Konkretnych danych nie mam, natomiast rzeczywiście po zjednoczeniu Niemiec po 1990 roku mamy do czynienia z tak zwanym nowym Ostfluchtem, czyli ucieczką ze wschodu. Na przełomie XIX-XX wieku to była ucieczka ze wschodu Rzeszy, to znaczy z zaboru pruskiego Niemców, no bo to związane ze strukturalnym kryzysem rolnictwa w tamtym regionie Rzeszy. Natomiast teraz po zjednoczeniu Niemiec mamy do czynienia z ucieczką tak zwanych Ossis do Wessis, czyli tych dawnych nerdowców do tak zwanych do tych starych landów. Tu rzeczywiście to nawet obserwowałem, jak we Frankfurcie nad Odrą, ile z pustych całych bloków, prawda? One już teraz nie są w większości puste, no bo tam też osiedlają się imigrantów masowo. Natomiast ta skala zjawiska, były takie prognozy, że może będzie właśnie szansa na przesunięcie się do Łaby, ale to nie jest zjawisko masowe. Jeżeli ono następuje, to jakoś tam wyspowo. Ja dokładnych danych nie mam, ale trudno mi tutaj. Ja nie spotkałem się w każdym razie z takim opracowaniem, które by świadczyło o tym, że tutaj jest, mamy do czynienia z jakimś takim przesunięciem się o charakterze zauważalnej zmiany demograficznej. Czegoś takiego nie ma, natomiast problem istotniejszy jest taki, że tak jak kiedyś Klaczko napisał, że w Europie wrogiej chrześcijaństwu Polska nie będzie miała przyjaciół. I tak samo, jeżeli będziemy mieli w pamięci tę maksymę,
to sobie właśnie przypomnijmy, że ten obszar, z którym my bezpośrednio, obszar Niemiec, z którym my bezpośrednio graniczymy, jest całkowicie zdechrystianizowany. A więc rzeczywiście całkowita duchowa pustka, jedynie rzeczywiście obecnie zapełniana przez islam. I z taką rzeczywistością my musimy się także mierzyć. Panie profesorze, jak się pan odniesie do słów biskupa Siemieniewskiego, byłego biskupa wrocławskiego? Czytając jego tekst, usłyszałam, że następuje i na razie nie można tego wytłumaczyć, chrystianizacja Niemców, właśnie o landach, których pan wspomniał przed chwilą, tylko samych muzułmanów. Czy to jest zauważalne także na przykład w serach badaczy świeckich? Bo to mnie zdumiało. Czy rzeczywiście to jest takie statystycznie zauważalne zjawisko? Dziękuję. Jeżeli coś takiego się dzieje, to jest niechybny dowód na działanie Ducha Świętego, który wieje, kiedy chce, ponieważ biskupi niemieccy, nie jeden z nich powiedział, że żadnego prozelityzmu. Bo to tak nazywana jest próba nawracania. Bo to rzeczywiście można by w kategoriach wiary tą masową migrację, zwłaszcza ten tak zwany kryzys migracyjny latem 2015 roku, potraktować w kategorii szansy, prawda? No przychodzą ludzie, którzy w większości o Chrystusie może nie słyszeli, albo coś słyszeli, ale im wyleciało z głowy. Jest szansa im o nim powiedzieć. A tutaj właśnie wielu biskupów mówiło, nie wykorzystujmy tej trudnej sytuacji ludzi, żeby tutaj właśnie ich dokonywać takiego prozelityzmu, prawda? Jest akcja nawracania, ale ja słyszałem też o tych przypadkach, że ludzie rzeczywiście się nawracają. Jaka jest skala tego zjawiska, nie wiem, natomiast to się zderza właśnie z takim oficjalnym stanowiskiem wielu ważnych biskupów, także właśnie wspomnianego wcześniej kardynała Marksa, ważnej postaci, którzy mówią, że nie, żeby nie wykorzystywać takiej sytuacji, bo my musimy przede wszystkim im zapewnić dach nad głową, żeby przeżyli, nie można w ogóle tak, oni mają swoją tożsamość kulturową, a to jest w końcu najważniejsze. No, brak miłosierdzia, no bo czyny miłosierdzia względem duszy i względem ciała. A tutaj jest odwrócenie zupełnie. Czyny miłosierdzia względem ciała i tyle. Siedzimy bardzo blisko z moją przedmówczynią w zakresie zadawanych pytań, ale moje dotyczy odwrotnej zupełnie sytuacji. Czy na dzień dzisiejszy ta alternatywa dla już nie katolickich, już nawet nie protestanckich młodych Niemców w postaci oferty islamu, która jest na wyciągnięcie ręki, staje się alternatywą, o której można powiedzieć, że jest coraz bardziej atrakcyjna. I w tym kontekście, no ja tam miałem okazję jakoś badania na temat przyczyn konwersji na islam więźniów w szkockich więzieniach oglądać, no to przyczyny niesamowite były. Łącznie z tym, że lepsza żywność jest, ale rzeczywiście ten wymiar oferty przekonującej kogoś, kto jest zupełnie bezideowy, może być czasami bardzo banalny, a jednocześnie intrygująco zachęcający do zaangażowania się. Czy my, szczególnie jako sąsiedzi właśnie tych wschodnich landów, ze szczególnie dużym nasyceniem, osadzaniem w ostatnim okresie ludzi z krajów, gdzie wierzy się w Allaha, jesteśmy zagrożeni sąsiedztwem przyszłości bytu państwowego, który prawo szariatu miałby jako prawo państwowe. Czy to jest realne zagrożenie w perspektywie bardzo dojrzałego życia młodych Niemców? Dziękuję. No, niektórzy demografowie prognozują, że gdzieś właśnie w okolicach 2050 roku w Bundesrepublice będzie gdzieś 20-25 milionów muzułmanów. Biorąc pod uwagę trendy demograficzne, tak zwane łączenie rodzin, no to tak oni szacują, a to już rzeczywiście będzie takie
tak zwana masa krytyczna, bo to też od lat już wiadomo, że wśród badaczy zachowań społeczności muzułmańskich w niemuzułmańskim środowisku, że jak oni pewną granicę przekroczą ilościowo, no to już wzorce zachowań, że tak powiem, zbiorowych też zmieniają się, także tutaj można się z tym liczyć. Natomiast co do motywacji na odnośnie konwersji, to jest ogólnie znane, a przyjmowane, że rzeczywiście w tym takim świecie nihilistyczno-laickim ta, nazwijmy to, oferta, którą przedstawia islam dla wielu młodych w Niemczech jest atrakcyjna. 2-3 lata temu robiono w Niemczech tak zwane badania Shella, bo one są sponsorowane przez ten koncern, wśród młodych ludzi i tam właśnie w Niemczech. I było pytanie, zadawano pytanie tej samej treści, czy wyznawana przez ciebie wiara wpływa na podejmowane przez ciebie życiowe decyzje, w znaczeniu też życia codziennego przede wszystkim. I odpowiedź wśród Niemców była negatywna, gdzieś w granicach 70-80%, natomiast wśród Niemców muzułmańskiego pochodzenia, no głównie tureckiego, bo też tej starej emigracji, no była twierdząca gdzieś 60-65%. Czyli mamy taką rozpiętość tych nożyc, gdy chodzi o podejście do religii. I tu rzeczywiście jest, i to nawet te badania wykazały, że nawet wśród osób, które tych Niemców pochodzenia muzułmańskiego, które przyznawały, że one tam, można powiedzieć, gdy chodzi o stopień praktykowania religii, czy tam co piątek chodzą do meczetu, to tak nie za bardzo, ale religia, w sensie życia rodzinnego na przykład, czy pewnego modelu zachowań społecznych, to jest naprawdę istotna, prawda? I tutaj rzeczywiście to promieniowanie islamu pewno z czasem może być większe. Do tego oczywiście należy nałożyć ogólnie znane zjawisko, a zupełnie pozbawione rozsądku, instynktu samozachowawczego, czyli ideologii politycznej poprawności i wielokulturowości, prawda? Czyli mniemanie, że jak to pani kanclerz odchodząca, jak wszystko no to wskazuje, powiedziała kiedyś, że islam należy do Niemiec. Islam gehört zu Deutschland, prawda? Ciekawe, co na to Bismarck. No ale w każdym razie tak jej się powiedziało i za tym idzie oczywiście cały wzorzec polityki, prawda? Z tymi wszystkimi absurdami, które na przykład każą tam wycofywać sieci sklepów Aldi, mydełko, na którym jest napisane tam, czy jest lampa Alladyna, jest napis lampa Alladyna, ponieważ jakaś organizacja muzułmańska zaprotestowała, że to godzi w jej uczucia religijne, więc na wszelki wypadek, żeby nikt jakiegoś samochodu nie zaparkował przed Aldikiem, to wycofali. Ja się wtrącę, dlatego że w pierwotnej wersji tej barki... Nie słychać. Mikrofon! I teraz w tym momencie wchodzimy w świat globalnych interesów. Chciałbym się zapytać o takie nazwisko Stanisław Szelnic, tak? To był taki gość, który napisał w latach chyba 70. książkę o Polakach w kulturze niemieckiej. Tam między innymi opisywał korzenie Leibnica, Nietzschego i tak dalej. I również opisywał politykę pruską, która polegała w pewnym momencie na porywaniu chłopów polskich do zasiedlania Niemiec, państwa pruskiego, które było po prostu potrzebowało ludzi, tak samo jak Hugenotów ściągał do tego do Berlina i tak dalej, tak? I właśnie ostatnio miałem taką okazję, znalazłem się w Krośnie Odrzańskim i tam likwidowano część biblioteki. Książki sprzedawane były za złotówkę i to miasto wojskowe było kiedyś i patrzę właśnie pod kątem tej polityki niemieckiej, za Gomułki, te książki z okresu gomułkowskiego, wczesnego Gierka, sporo tego było. Później następuje stop, nie ma żadnej, że tak powiem, publikacji dotyczącej ziem zachodnich, naszych interesów w Niemczech i tak dalej. Także to jest takie nawiązanie do pana wypowiedzi. A ja nawiązując się do pana Szenica, do książki, dowiedziałem się, że w tym Słupsku była szkoła dla szlachty, kadetów, dla pierworodnych tych szlachty polskiej, którzy później zajmowali
jakieś wysokie stanowiska, na przykład dyplomacji pruskiej. Także jeżeli pan by coś był uprzejmy na ten temat powiedzieć, to... Ale to była, proszę państwa, jest coś takiego, że w XIX wieku można mówić o zjawisku Polacy w służbie Moskali, pisał o tym Andrzej Chwalba kiedyś, czyli o Polakach w służbie, nie wiem, armii rosyjskiej, korpusie urzędniczym, dyplomatycznym. Polacy w Austrii, no wiadomo, po okresie autonomii galicyjskiej, no to ministrowie, premierzy, parlamentarzyści, dyplomaci. Natomiast właściwie nie ma zjawiska, które by można nazwać w XIX wieku Polacy w służbie Prusaków. Jak tworzy się Armia II Rzeczypospolitej, to jak wiemy, korpus oficerski, przynajmniej w tych pierwszych latach, po części był złożony z oficerów, którzy zdobywali szlify w armii CK Armii austro-węgierskiej albo w armii rosyjskiej. Nie było oficerów właściwie z armii pruskiej, ponieważ był szklany sufit nałożony. Nawet z warstwy ziemiańskiej, szlacheckiej, ludzie nie mieli szans na, można powiedzieć, dosłużenie się wyższych szarż oficerskich w armii pruskiej, to raz, a dwa, nie było szans dla tej, nawet tej warstwy na zrobienie kariery w dyplomacji. Jedyną przepustką do zrobienia takiej kariery była germanizacja, zgermanizowanie się. Natomiast no to jest właśnie też takie bardzo wymowne, gdy chodzi o politykę Prus wobec Polaków w zaborze właśnie pruskim, że tutaj był taki trwale nałożony szklany sufit i koniec. Nie było żadnej szans na zrobienie kariery, która by usprawiedliwiała w sensie masowym takie zjawisko, że Polacy na służbie Prusaków, czegoś takiego nie było, bo przede wszystkim też Prusacy sobie tego nie życzyli. To była stała polityka pruska, zwłaszcza tak gdzieś od 1830 roku aż do 1918. No a Tanasy Raczyński, no to jest taki właśnie wyjątek, prawda, który brat zresztą słynnego Edwarda, który był tam chyba konsulem gdzieś w Kadyksie, natomiast to jest taki rodzynek, który jeszcze do tego można dodać tak zwanych berlińskich Radziwiłłów, ale oni też wielkiej kariery, czy to w dyplomacji, czy w sferach rządowych nie zrobili, natomiast takie postacie jak minister Podbielski, czy Radoliński, no to oni oczywiście byli, ale byli echt deutsch. Dzień dobry. Okay. Ja chciałem się zapytać w sumie krótko, pomimo tej całej pustki, jaka jest w Niemczech, jak to jest możliwe pana, że dwie partie polityczne w Niemczech mają nazwę Krisz? Takie grupy. CSU i CDU. Takie grupy rekonstrukcyjne. Proszę państwa, reszta pytań w kuluarach. Bardzo dziękujemy profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu Gabrielowi Maciejewskiemu za zaproszenie, za organizację. Nie ma tu żadnej organizacji. No właśnie o tym mówię.